Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale jeszcze z Warhammera 2, ponieważ do Warhammera 3 zostało nam jeszcze 19 dni. To już całkiem niedługo, wtedy będą się pojawiały materiały z Warhammera 3. Natomiast teraz ostatnio przeczytałem komentarz, zdobył on parę lajków i pomyślałem, że okej, tylko z pewnym wytłumaczeniem, mianowicie no to, o co prosiła ta osoba, już tak jakby jest nagrane, nie do każdej frakcji oczywiście, ale mniej więcej jest nagrane, bo jest film, w którym opisuje każdą frakcję pod względem ekonomii, tego jak radzi sobie w kampanii, także jak ktoś nie widział tego filmu, to was odsyłam. Jest również, są również poradniki do poszczególnych legendarnych lordów i tam mniej więcej opisuje trudność lorda, czy lord jest silny, czy też nie. I jest również film, którym omawiam lore magii, czyli to jest tak jakby pochodne do każdej frakcji, wszystkie lore magii tam opisałem, wszystkie omówiłem według mnie oczywiście, tutaj jest moja opinia i oczywiście są też akademie taktyczne, również do poszczególnych frakcji, te w early game'owej części gry, czyli te pierwsze tury, armia i jednostki, z których korzystamy, i też te z późniejszych, więc ten film to będzie omówienie frakcji bądź dwóch na odcinek, zobaczymy ile mi zajmie nagranie takiego filmu, ponieważ nie chcę, żeby on trwał długo. Natomiast jeżeli ktoś chce bardziej szczegółowe opisy, bo to będą ogólne opisy, od razu mówię, jeżeli ktoś będzie chciał bardziej szczegółowe opisy, to zapraszam Was do tych jakby filmów, które omawiają to bardziej szczegółowo, czy to poradniki, czy to akademie taktyczne. Tutaj pokrótce sobie omówimy, zaczynając od wysokich elfów, każdego z lordów, mniej więcej czy frakcja jest trudna, czy łatwa, w zależności od poziomu trudności. Omówimy sobie szybko jednostki, bez ustawień, tylko te, z których warto korzystać, z których też nie. I to chyba wszystko, co omówimy sobie w tym filmie. Także zaczynamy od wysokich elfów i zaczniemy sobie od lordów. Tyrion, jeden z silniejszych bohaterów tutaj. Raczej ta frakcja nie ma jakiegoś słabego, legendarnego lorda. Także tutaj można zacząć sobie każdym bohaterem, oczywiście każdy zaczyna praktycznie w innym miejscu, nie licząc Avelornu i Etain, tak? Natomiast Tyrion, bardzo silny bohater, walczący w zwarciu, zarówno jak i na wierzchowcu, ponieważ ma dostęp do konia, jak i walczący jako piechota. Silny lord, który wspiera swoją armię, także jak najbardziej tego lorda polecam, jeden z silniejszych tutaj, aczkolwiek uważam, że Avelon, czyli Alariel, jest o wiele silniejsza, ponieważ wzmacnia jednostkę siostra Velornu, do których zaraz przejdziemy. Bardzo silna jednostka. Bohater również bardzo silne, posiada zaklęcia. Bardzo mocno wzmacnia nie tylko jednostki w walce, ale również i frakcyjnie wzmacnia naszą kampanię. Także to jest chyba najsilniejszy bohater, którego posiadają wysokie elfy. Mamy również Teklisa, jeden z najsilniejszych casterów w grze. Tanie zaklęcia, dużo zaklęć tych potrafi rzucić. Pozycja startowa trudna. Ogólnie prawie wszyscy lordowie, którzy zaczynają w Lustri, mają dosyć trudny start, ze względu na to, że jest duże skupisko legendarnych lordów. Dosyć ciężko się tam odnaleźć, natomiast jest do niego poradnik, także zapraszam Was do niego, jeżeli ktoś potrzebuje. Mamy również Nagaryt. To jest chyba najsłabszy lord, którego tutaj posiadamy. Jego efekty frakcji nie są aż tak silne, natomiast zabójcy w jego rękach są bardzo silni. Bohater dystansowy, który bardzo łatwo może zabić bohaterów przeciwnika. Także również silny lord, ale nie tak jak poprzedni, którzy wymieniłem. Następnie mamy Yvres, czyli Eltariona. Tutaj fajne efekty kampanii posiadamy. Także on dosyć mocno wzmacnia tą kampanię. Zaczynamy w dwóch miejscach. Do niego również jest poradnik, także Was otrzymam po bardziej szczegółowe informacje. Natomiast lord również silny, walczący w zwarciu. I oczywiście Imrik, pozycja również startowa trudna ze względu na przeciwnika z Skavenów. Jesteśmy praktycznie odcięci od pozostałych wysokich elfów, tak jak i Teklis. Natomiast bohater posiada smoki, boosty do smoków, posiada efekty kampanii, które pozwalają mu rekrutować jeszcze silniejsze smoki, bądź wzmacniać jego frakcję. Bardzo silny bohater, natomiast najsilniejsza jest świetlista Aralier. Oczywiście ona jest z DLC-ka, także tutaj trzeba już wydać pieniążki, żeby nią zagrać. Natomiast reszta bohaterów również jest bardzo silna. Natomiast sama frakcja w kampanii jest bardzo silna, jeżeli chodzi o ekonomię i o jednostki.
Ekonomia to i przez bohaterów, których posiadamy w armii, jest wzmacniana oraz przez po prostu budynki, które posiadamy dostępne. Ogólnie dosyć łatwa konfederacja, czyli początkowe fazy kampanii dosyć łatwe. W późniejszej fazie nas atakują mroczne elfy, ale jeżeli ktoś tak jakby nie jest zbyt porywczy, to sobie powinien łatwo z nimi poradzić. Kampania jest również dostępna na niskim poziomie trudności, jeżeli ktoś gra słabiej, zarówno jak i na wysokim. Natomiast na wysokim bardziej polecam jednostki dystansowe w tej frakcji, tak jakby i w każdej innej. Dlatego na przykład frakcje bez jednostek dystansowych są słabsze po prostu na wyższych poziomach trudności. Natomiast próg wejścia tą frakcją jest bardzo łatwy. Tak jak mówię, posiadamy silne jednostki. Zaraz przejdziemy sobie do kampanii i je szybko omówimy, zarówno jak i bohaterów. Natomiast jeżeli jeszcze chciałbym omówić tak jakby trudność każdego lorda kampanii, będziemy sobie mówić tak po prostu, bez liczb. Myślę, że Imrik ma najtrudniejszy start z wysokich elfów, więc on jest bardziej zaawansowany. Jeżeli trochę sobie już pogramy, to dopiero polecam grać Imrikiem. Na start go nie polecam. Eltarion również, tutaj wycofywanie się z tych ziem trochę trwa i wymaga trochę znajomości gry. Natomiast zostanie tutaj, bo niektórzy też tak robią, również wymaga większego progu wejścia. Więc nie polecam grać na starcie tymi dwoma frakcjami. Jeżeli chodzi o Nagaryt, to jeżeli będziemy spamować tych stąpających w cieniu, bądź tych drugich zabójców, to tu próg wejścia jest łatwy. Aleriel Świetlista, bardzo łatwy start gry mi się wydaje. I szybko możemy dostać Siostrę Avelordum, bo zamiast tieru czwartego to tier trzeci, także nią również można zacząć. Teclis, tak samo jak dwóch pozostałych lordów. Jego też polecam w późniejszej fazie, jak już sobie pogramy troszeczkę tymi wysokimi elfami i zaczniemy rozumieć troszeczkę grę. Na początku go nie polecam, żeby zaczynać nim, tak jakby jeśli ktoś jest nowy gry, bądź też nie grał tą frakcją. Najłatwiejszy jest oczywiście Tyrion i od niego polecam zaczynać, jeżeli gramy wysokimi elfami. Bardzo silny bohater, bardzo łatwy start, łatwo można się przyzwyczaić do tej armii. Myślę, że Tyrion na start jest jak najbardziej. A jeżeli już wejdziemy, trochę zapoznamy się z tą frakcją, to można grać innymi lordami i potem zwiększać poziom trudności w zależności od tego, jak się czujemy na siłach. Oczywiście też przypominam, że bez uczenia się na błędach, czyli jeżeli przegramy kampanię daną frakcją, to potem się uczymy, co robić, czego nie robić. A do niektórych lordów są też poradniki, także odsyłam Wam do nich. Robimy krótkie cięcie, omówimy sobie jednostki i chyba w tym wypadku omówimy sobie jeszcze szczuroludzi. Będziemy sobie omawiać dwie frakcje tak jakby na odcinek. Także widzimy się po cięciu. Więc tak, jesteśmy sobie w drzewku budynków. Oczywiście jest to również w Akademii Taktycznej i dokładnie tam to jest opisane. Natomiast jeżeli chodzi o bohaterów, wszyscy bohaterowie, których posiadamy są dobrzy. Czyli jeżeli chodzi o przyboczną, szlachcica, gdzieś on był. Tutaj mamy szlachcica. I posiadamy jeszcze Mistrzów Hoeta, znaczy tutaj Mistrz Wiedzy Tajemnej Hoeta, również silny bohater. Wszystkich polecam robić, niekoniecznie po kilka sztuk, ale można. Bohaterowie to prawdopodobnie najsilniejsza jednostka, jaką możemy dostać. Nie w każdym wypadku, ale zazwyczaj tak jest. Jeżeli chodzi o styl gry frakcją, to głównie jednostki dystansowe, natomiast możemy również korzystać z potworów, czyli smoki, czy to Feniksy, można korzystać z piechoty, bo jest również silna. Można korzystać z rydwanów, które są również całkiem niezłe. I oczywiście siostra Avelornu, można również grać Doomstack, siostra Avelornu, również bardzo silna jednostka. Jedna z najsilniejszych jednostek dystansowych w grze. Duży zasięg, spora amunicji, jeszcze ogniste pociski. Obrona i pancerz w zwarciu również dobre, także jednostka jest również niezła w zwarciu. Kawalerii ogólnie nie polecam, ja nie lubię kawalerii. Jednostki piechoty takie zwykłe, aby holdować linię. Mistrzowie Hoeta bardziej pod przybicie pancerza, jednostki przeciwpiechotne, ale głównie polecam potwory, jak i również jednostki dystansowe, niż bardziej polegać na kawalerii czy to piechocie, tak? Tutaj silniejsze są. Oczywiście mamy jeszcze magów. Magowie oczywiście zaklęcia są bardzo ważne w tej grze. Zmieniają przebieg bitwy diametralnie, jeżeli odpowiednio używamy zaklęć i mamy odpowiednie zaklęcia. Także tutaj też jak najbardziej to polecam. I co tu więcej mam do powiedzenia? Chyba to tyle, jeżeli chodzi o jednostki. Oczywiście do tych niższych tierów korzystamy to, z czego mamy, a do
dokładniejszego opisu odsyłam Was do Akademii Taktycznej z Wysokich Elfów. Tutaj też wspomnę, nagram jeszcze jeden może taki odcinek, czy też drugi. I oczywiście resztę będziemy nagrywać, jak wejdzie Mortal Empires. I oczywiście nagramy coś podobnego do Warhammera 3, ale dopiero jak ja sam nauczę się tej gry. Żeby nie było tak, żeby sobie pomyślicie, że ja sobie odpalam Warhammera 3, tam 17-18, ja wszystko wiem. Nie, to tak nie działa, tam tej gry prawdopodobnie będę musiał się uczyć od nowa. Także, tak jak każdy mi się wydaje, nie mam wczesnego dostępu, także jeżeli o to chodzi, to to wszystko, mam, myślę, że wszystko, co do tej frakcji mówiłem. No i teraz po cięciu przejdziemy sobie do Lizardmenów. Więc tak, przechodzimy do Lizardmenów, zaczynamy od Lordów oczywiście. Ostatnio miałem okazję pograć sobie Oxotlem, bo nigdy nim nie grałem. Uważam, że jest chyba jednym ze słabszych Lordów, mimo że frakcje wspiera, znaczy frakcje, skinki wspiera całkiem nieźle, ale skinki nie są zbyt najlepsze i każdą walkę praktycznie trzeba walczyć. Jak ktoś już widział gameplay z Warhammera 3, to tam również na wyższych poziomach trudności walki trzeba głównie wszystkie walczyć, ponieważ w automatycznych rozstrzygnięciach komputer po prostu oszukuje, dostaje dużo bonusów, co się totalnie nie opłaca. Ale bohater myślę, że jest całkiem niezły w zabijaniu innych bohaterów, tak? Następnie mamy Gorroka, bardzo silny bohater walczący w zwarciu. Zaczynamy również z potężnym czarodziejem na starcie jego kampanii. Także całkiem silny bohater. Pozycja startowa oczywiście zaczynamy na południu w dżungli, więc tu też start jest bardzo trudny, w Lustri, ale całkiem silny bohater, zarówno jak i frakcja. Mamy Taluka, chyba najsłabszy bohater, jakiego posiadają tutaj Lizardmeni. Opiera się głównie na tych Teradorach, które nie są najsilniejsze. Ogólnie jednostki strzelające w powietrzu nie są zbyt silne. Sam bohater dużo nie wzmacnia frakcji, także jest jednym ze słabszych. Jeżeli chodzi o Tetanhawina, silny bohater, trudniejszy start niż Itza, ponieważ jest początkowo słabszy, natomiast efekty frakcji są silniejsze u tego bohatera, natomiast jest to zależne od losowości tego, co dostaniemy. I na starcie mamy bardzo duży koszt utrzymania jednostek, także to nam tylko utrudnia, natomiast jest on również casterem. Mamy ostatnich obrońców. Tutaj start jest chyba najłatwiejszy, zaczynamy z przeciwnikiem, którego łatwo na starcie pokonać. Później walczymy z nieumarłymi, później napotkamy Skavena. Natomiast jego jest w miarę łatwo usunąć, ponieważ posiadamy Czarodzieja Niebios. Jak odpowiednio rozgrywamy, to można łatwo to załatwić. Do niego bodajże też jest poradnik, nie pamiętam. Także jak ktoś, to Was do niego odsyłam. I oczywiście mamy Masdamundiego. Tutaj start jest chyba najcięższy, mi się wydaje. Jest dużo losowości, mamy silne frakcje, które nas otaczają. Dużo przeciwników, natomiast bohater jest jednym z lepszych casterów w grze. Także sam bohater jest całkiem silny i całkiem dużą siłę bojową on posiada. Jeżeli chodzi o frakcję, myślę, że frakcja jest dosyć łatwa, ponieważ potrzebujemy robić piechotę, jednostek dystansowych mamy, mimo że mało jednostek dystansowych posiada ta frakcja, posiadamy tylko skinki z małym dystansem, to siła potworów, które posiadamy, i siła jednostek piechoty, mimo na wyższych trudnościach oszukiwania przez komputer, nam to wynagradza tak jakby, tak? Mamy też silnych casterów, mamy Koraka, specjalnego lorda, czarodzieja, także on też jest bardzo silny. Każdy bohater oprócz tego tiktaku jest słaby, reszta jest silna, także nam to wszystko wynagradza. Ale również nie polecam na starcie grać tiktakiem, nie polecam grać Oxotlem, nie polecam grać Masdamundim na początku i nie polecam grać Tetanhawinem. Polecam zaczynać od obrońców albo od Gorroka, są o wiele łatwiejsi. Jeżeli się już trochę przyzwyczajimy, zaczynamy grać innymi lordami i później wchodzimy na wyższe poziomy trudności, ponieważ każdą frakcją się gra inaczej i niektórymi lordami, tak jak tu w przypadku tiktakiem, też się gra inaczej, jeżeli chodzi o styl gry, jeżeli chodzi o tą frakcję. Ale myślę, że jest dostępna dla graczy jak i na niższym poziomie trudności, jak i na wyższym. Tylko tutaj jest wiadomo, znajomość gry wpływa na wszystko. Do niektórych z tych lordów nagrałem poradniki.
także do nich was odsyłam. Jeżeli chodzi o siłę lordów, to wydaje mi się, że właśnie najsłabszy jest Tic Tac. Później mamy Oxyotl. I później troszeczkę ciężko jest mi ocenić, natomiast myślę, że Gorrok jest najsłabszy, jest trzeci tak jakby. Potem mamy Gorroka, Taten Hawin i Masdamudy jest najsilniejszy z nich wszystkich, jeżeli o to chodzi. I teraz po krótkim cięciu widzimy się w kampanii. Więc tak, jeżeli chodzi o... Czekajcie. Jeżeli chodzi o frakcję, to tak jak przed chwilą powiedziałem, silna piechota, mimo tego, że przeciwnik oszukuje, to nasza piechota daje radę, szczególnie świątynna straż. Spory atak z barciu, spora obrona, pancerz z tarczą, wysoka dyscyplina, przebicie pancerza, premia przeciw dużym przeciwnikom. Dodatkowo Saurusy również są dosyć silne, mamy również tutaj w przypadku włóczni premię przeciwko dużym jednostkom. Dosyć duża siła broni, jeżeli chodzi tutaj o wojowników Saurusów, aż 52, również posiadamy tarczę i spory pancerz, dyscyplina również wysoka. Jeżeli chodzi o kawalerię, to tak średnio, no i głównie to, z czego chcemy korzystać, to są stegadony, karnozaury, etc. Każdy z nich jest raczej dobry. Tutaj jeszcze nam z jednego dodatku te troglodony dochodzą, one też są silne. Z nich głównie staramy się korzystać, to jest nasza największa siła. Mamy również bohaterów silnych, wyrocznia skinków silna, mamy leczenie, mamy zaklęcia ofensywne, mamy zaklęcia wzmacniające, mamy kapłanów, ich nie jest dużo, natomiast mamy magię dziczy, tak? Posiadamy magię niebios i z bohaterów również posiadamy magię ognia, czy to wysoką magię, która też jest również bardzo silna. Posiadamy salamandry. Natomiast one nie są najsilniejsze, bo ze względu na mały zasięg i mogą ranić nasze jednostki. Lecz frakcja opiera się na silnej piechocie i silnych jednostkach potworów i oczywiście na bohaterach. Jeżeli chodzi o bohaterów, to posiadamy jeszcze Saurusy Weterany, bardzo silna jednostka walcząca w zwarciu. I posiadamy wodzów skinków, ich aż tak nie polecam. Na mapie kampanii radzą sobie nieźle, można tam ich używać do zabójstw czy uszkodzenia murów. Ale ogólnie to aż tak nie polecam ich spamować, oni są dosyć słabi. Lepiej sobie wrzucić jakąś jednostkę Saurusów, czy to jakiegoś Stegadona i wtedy nam to oddaje. Jeżeli chodzi o ekonomię frakcji, to jest całkiem silna, nie jest najlepsza, ale mamy tę sieć geometryczną, wtedy sobie wzmacniamy te zarządzenia. Frakcja jest, mi się wydaje, dosyć nielubiana, więc kampania jest dosyć ciężka. Prawie wszyscy legendarni lordowie mają tutaj ciężki start. Oprócz Gorroka w tym wypadku, natomiast sama siła armii tej frakcji, jednostek, które posiada, nam to zwraca, myślę. Próg wejścia jest niski, ale tak jak mówię, to też zależy od lorda. Natomiast bardziej niż w przypadku, bardziej w przypadku elfów polecam wam zacząć elfami, niż zacząć sobie od jaszczuro ludzi, na przykład jeżeli zaczynacie grę, bądź nie macie dużego pojęcia o tej grze, to radzę grać frakcjami, które będą jeszcze opisywane, które są, mają łatwiejszy próg wejścia niż jaszczuro ludzie. Natomiast myślę, że jak idą, spróbujemy sobie kilka razy zacząć kampanię albo obrońcami, albo do Icy, czy też do Gorroka posiadam poradniki, także do nich was odsyłam, tam dużo dosyć tłumaczę, co tam robić na starcie kampanii i czego nie robić, bo to też jest dosyć ważne, jeżeli o to chodzi. Co mogę jeszcze powiedzieć? To chyba wszystko, jeżeli chodzi też o tą frakcję. Omówiliśmy sobie jeszcze wysokie elfy. Także jeżeli chodzi o jednostki, to nie polecam. Na początku korzystamy ze skinków. Natomiast nie polecam jednostek latających i kawalerii. Jeżeli o to chodzi, salamander również zbytnio nie polecam. Głównie te Saurusy, bohaterowie i jednostki stegadonów, kaurozaurów, etc. Jeżeli o to chodzi. Natomiast jednostka tutaj, tych kameleony, prześladowcy, też jest całkiem niezła na starcie, więc jeżeli mamy do nich dostęp, to robimy je, a nie inne skinki. Także tutaj tak mogę jeszcze polecić, jeśli o to chodzi. Jeżeli wam się podobało, tak jak powiedziałem, są to ogólne opisy. I to jest na moich doświadczeniach, na moich przekonaniach, na temat tego, co ja wiem na temat tej gry. Także jeżeli ktoś uważa inaczej, to trudno, to jest moje zdanie.
Jeżeli Wam się podobają, podoba taki materiał, to zostawcie oczywiście lajka, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, gdzie niedługo będzie Warhammer 3, więc myślę, że nawet będą streamy częściej, bo ostatnio po prostu nie mam czasu, bo też pracuję. Natomiast na samą premierę będę miał trochę wolnego. I będzie prawdopodobnie nagrywana kampania niż poradniki. Jak trochę się już nauczę Warhammera 3, to będą poradniki już z Warhammera 3, ponieważ gra zmieni się może nie o 180 stopni, ale o takie mocne 90, bo niektóre elementy gry mimo wszystko zostaną, ale to już będziemy sobie omawiać w Warhammerze 3. Zostawcie komentarz, co uważacie na temat materiału w takim stylu. Oczywiście ja to nagrywam wszystko tak jakby na one take, robię tylko przerwę, żeby włączyć kampanię, żebyście nie musieli tego ładowania oglądać, i omawiam tak jak wiem. Także ode mnie to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.